Paweł Wiking Pawlak, Inner Warsaga, Saga Wewnętrznej Wojny. Takie dość mocno, mocno mm, twarde przedstawienie postaci, z którą za chwilkę będę <grym> mógł dyskutować, a wiem, że jesteś dość pogodną osobą, mimo właśnie swojej e, na przykład prezencji, którą za chwilkę poruszymy. Ale najpierw się ma, cześć. Dzień dobry, witaj. Bardzo mi miło, że tu jestem. Paweł, skąd pomysł? To jest takie pierwsze pytanie. Skąd to się wzięło? Inner Warsaga. Fajny, fajny, mhm. naprawdę fajna nazwa. Więc to się wzięło po prostu z takiego konceptu, który sobie stworzyłem, czyli tej po prostu wewnętrznej wojny. Nie? Bo co ja mam tutaj na myśli? Na myśli mam coś takiego, czego doświadczałem ja i co się też zorientowałem, że bardzo dużo generalnie ludzi tego doświadcza, czyli ten moment, w którym Wiesz, że czegoś bardzo chcesz, starasz się, żeby to osiągnąć, wiesz, że to będzie dla Ciebie wiesz, dobre, ale jednocześnie wiesz, Twoje emocje, Twoje nawyki, Twoje schematy wychowania sprawiają, że tak naprawdę sam sobie jakby to utrudniasz, nie? Czyli się pojawia ten autosabotaż typu czegoś bardzo chcę, ale jednocześnie na przykład odkładam sprawę na ostatnią chwilę, muszę się zmuszać do działania i tak dalej. I, I się pojawia po prostu ten wewnętrzny konflikt, no bo dlaczego tak jest, dlaczego ja muszę ciągle ze sobą, wiesz, walczyć, żeby coś sensownego ze sobą zrobić, nie? I mi się to wydawało totalnie nielogiczne, że tak się dzieje. Yy, I nie do końca jakby, wiesz, ja kupuję tłumaczenie, że nie wiem, że system, wiesz, umysłu jest wadliwy, że nie wiem, że z człowiekiem jest coś nie tak, że tak jest z natury, wiesz, te wszystkie tłumaczenia o, nie wiem, o uzależnieniu od dopaminy i tak dalej, dla mnie to jest bullshit, nie? Wiesz, jeżeli sobie tak pomyślisz, że jesteśmy gatunkiem, który totalnie zdominował tę planetę e, i w wyścigu ewolucji mieliśmy naprawdę dużo konkurentów po drodze i, wiesz, podporządkowaliśmy sobie cały ten świat pod siebie, e, to ja w to nie wierzę, że człowiek jest, wiesz, nie wiem, wadliwy, nie? Że coś jest z nim nie tak. Ja co najwyżej tutaj wychodzę z założenia, że być może nie umiemy do końca obsługiwać tego systemu, który mamy. I stąd właśnie jest ten termin saga wewnętrznej wojny, bo... Mm, mi chodzi tutaj o to, żeby jakby przeprowadzić ciebie z punktu, w którym jesteś w tym stanie wewnętrznego konfliktu do momentu, w którym stajesz się swoim najlepszym, wiesz, sojusznikiem, nie? Czyli kończysz wewnętrzny konflikt, zaczynasz ekspansję na wewnątrz. Taki się za tym wszystkim kryje koncept, a wszystko to jest, wiesz, oparte na tak, na, tak naprawdę tym, jak działa umysł podświadomy, no i te jest mój konik i tym się tutaj zajmujemy, także stąd jest nazwa. Myślisz, że właśnie podświadomość jest naszym największym wrogiem we wszystkim. Nie tutaj nie hmm. tylko chodzi mi o to, że w sporcie, bo wiadomo, możemy sobie wiele wmówić sami, możemy wiele stworzyć hmm. historii, ale wszystko to zaczyna się u nas w głowie, koniec końców. Mhm. No i właśnie to, to jest sedno, nie? bo ja nie uważam, żeby w ogóle podświadomość była naszym wrogiem. Nie? Podświadomość to jest nasz największy przyjaciel, bo tak naprawdę dzięki temu, jak ona funkcjonuje, to my jesteśmy w stanie przeżyć. Czyli dzięki tym wszystkim, wiesz, automatyzmom, reakcjom, e emocjom, nawykom i tak dalej, to my jesteśmy w stanie przeżyć. I teraz problem jedyny się pojawia tutaj, że nas się nie uczy, w jaki sposób z tą podświadomością pracować, czy jak na nią wpływać. Nie? I w momencie, w którym nie masz tych narzędzi, żeby prze, przeprogramować to, co się dzieje na poziomie podświadomym, to możesz mieć wrażenie, że podświadomość działa na twoją niekorzyść, czy że ci wiesz, przeszkadza, przeszkadza tworzyć, przeszkadza osiągać. Nie? Ale to jest dokładnie, dokładnie w drugą stronę, bo to jest ten system, który może ci, który ci pozwoli na osiągnięcie czegokolwiek chcesz, tylko musisz nauczyć się tym sterować. Nie? Czyli musisz stworzyć tak naprawdę swojego wyimaginowanego, że tak to nazwę, przyjaciela, podświadomość, która będzie cię pchnęła w górę, a nie ciągnęła. Wiesz może nawet nie tyle, co stworzyć tego wyima wyimaginowanego przyjaciela, ile się zorientować, że on tam jest po prostu. <śmiech> <Nie>. <śmiech> że on tam jest, jest gotowy ci, wiesz, pomóc, a jeżeli go po prostu zostawisz w samopas, no to będziesz mieć, wiesz, efekt działania po prostu, można powiedzieć, wiesz, chaotyczno-losowego, nie? I potem się pojawia właśnie ta potrzeba, wiesz, walczenia ze sobą, nie? No bo coś w środku sprawia, że ci się nie chce, a ty byś chciał, żeby ci się chciało, bo potrzebujesz tego, żeby coś osiągnąć, nie? I tu się po prostu pojawia to pytanie, wiesz, czy to jest jedyna droga, żeby po prostu prowadzić ze sobą walkę i całe życie po prostu z tego powodu cierpieć, nie? No bo to mi się trochę, wiesz, nie podobała nigdy ta koncepcja, nie? <laughs> wiesz, będę przez całe życie sobie czegoś odmawiał i źle się czuł, żeby coś na chwilę osiągnąć. I to jest takie fajne, no wiesz, nie wydaje mi się, nie? No tak, ten efekt końcowy często jest mm. mocno chwilowy, jak zauważasz, bo działasz z wieloma sportowcami, i gdy oni tak naprawdę dojdą do tego swojego wymarzonego sukcesu, no to następnego dnia już mają pustkę. Co jest ciekawe, mm -hmm. to jest po prostu takie czar pryska, pierwszy dzień celebracja, uśmiech, a potem wracamy i jesteś znowu Paweł, prawda? Jesteś mm -hmm. czego wielkiego byś nie osiągnął. Dokładnie. No to jest, wiesz, to jest ba bardzo, bardzo duży temat, który tutaj poruszasz, czyli to, że wiesz, ludzie starają się zapewnić sobie mm, jakąś potrzebę emocjonalną, albo wypełnić jakiś brak emocjonalny za pomocą wewnętrznych osiągnięć. Nie? I teraz do pewnego momentu oczywiście jest to motor napędowy, bo w pewnych względów m, może być tak, że musisz coś robić i musisz pewne rzeczy osiągać. Tylko problem pojawia się taki, że w tym ciągłym biegu Możesz zapomnieć o tym, kim tak naprawdę jesteś, i możesz po prostu wiesz, wpaść w tą iluzję, że ty to twoje osiągnięcia. Nie? Jeżeli teraz się kończą te osiągnięcia, albo jeżeli kończy się pole, na którym możesz osiągać, to jedyne co ci pozostaje, to usunąć się w totalną, wiesz, depresję, czy wręcz apatię, bo po prostu już nie ma nic, czym, czym jesteś. I to obserwujemy bardzo często wiesz, u sportowców, na przykład na szczeblu, nie wiem, olimpijskim. Nie? Czyli w momencie, w którym kończy się Twoja kariera sportowa, Ty nie jesteś w stanie już wiesz, korzystać z życia. Nie? nie dotyczy to każdego, ale tak się często dzieje. I znowu, wiesz, w osiąganiu rzeczy nie ma nic złego, natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy Ty musisz te rzeczy osiągać, bo to bo, bo łatwo tutaj wpaść w iluzję, że to jest fajnie, bo pewien automat pcha Cię po prostu do przodu, ale koniec końców zwykle, wiesz, ten aftermath całej tej przygody jest tragiczny. Nie? Więc tutaj chodzi po prostu o to, że w pewnym momencie warto się przerzucić w motywacji, muszę coś osiągać, bo inaczej jestem nikim. Na motywację chcę tego osiągać, ponieważ zasługuję na to, nie, bo siebie kocham. To jest zupełnie inna motywacja, ale bardzo, bardzo podobna siła sprawcza nie? w tym wszystkim. Właśnie tutaj poruszyłeś bardzo fajne słowa, właściwie użyłeś kocham siebie, hmm. które brzmią w dzisiejszych czasach, wiesz, strasznie miękko, są często odrzucane, hmm. a tak naprawdę jeżeli nie kochamy siebie, to jak mamy kochać kogoś obok? Mm -hmm. Jeżeli wiesz, nie to... rozumiemy siebie, mm. prawda? No ten temat, wiesz, kochania siebie po prostu, że tak powiem, troszeczkę podkradły w ostatnich czasach te wszystkie środowiska, które są, wiesz, zaakceptowaniem wszystkiego i wszędzie. Nie? Czyli wiesz, kochaj siebie jest często wymówką do tego, żeby nic ze sobą nie robić. Także to znowu tutaj wiesz, temat jest trochę niewrozumiany. Ja tutaj wiesz, kiedy mówię, kiedy mówię kochać siebie, to ja nie mam na myśli, żeby się przytulać i po prostu wiesz, akceptować wszystko to co, to, co się z tobą dzieje, bo my tutaj mamy wewnętrzną sprzeczność w takim czymś. Jeżeli siebie kochasz. To jak możesz na przykład sobie pozwolić być totalnie niezdrowym i to tolerować to, że masz totalny wiesz, brak sprawności, wiesz, to co się właśnie kryje, za tym wiesz body positivity bardzo często. Jakby jedno to jest nie piętnuj tych osób, tylko im pomóż, bo naśmiewanie się do niczego nie prowadzi, ale z drugiej strony wiesz, kochać siebie to nie znaczy niszczyć siebie, nie? Tutaj mamy pewne pomieszanie w ogóle tych terminów, nie? Także tutaj z tym, z tym się pojawia problem. Natomiast ja uważam, że ta wiesz, miłość do siebie to jest przede wszystkim zaakceptowanie swojego zestawu potencjałów, który masz i zaakceptowanie tego, że możesz być wszystkim. To jest dość, dość trudne do zrobienia. Nie? Czyli dla mnie miłość własna to jest przede wszystkim Zdejmowanie z siebie wszelkich ograniczeń, które zostały na Ciebie nałożone. Wszystkie teksty, wiesz, wszystkie przekonania typu jestem niedostatecznie dobry, czegoś mi brakuje, do czegoś się nie nadaje, na coś nie zasługuję, to jest dla mnie miłość do siebie. Nie? Pozbywanie się tego, czyli zaakceptowanie swojej potencjalnej wielkości o, w ten sposób nie? i swojego braku ograniczeń. Dokładnie, tak jak wspomniałeś o już uzależnieniach używkach alkoholu, dopaminie, najpierw chciałbym się troszeczkę cofnąć do wygrywania jeszcze. Mm -hmm. To może działać właśnie bardzo podobnie jak uzależnienie po prostu. Podporzymy uzależnienie od wygrywania. Jeżeli nie wygram, jestem niewystarczająco dobry, nie nadaje się i tutaj popadam w cuk, prawda? Jak mm -hmm. wyjść z tego i powiedzieć, że okej, okay, nie wygrałem, albo wygrałem, prawda, zaakceptować to iść do przodu, bo wiele osób sobie z tym nie radzi. Potem wiesz, tak jak mówiliśmy, mhm. że czy wygra, szczególnie jak wygra, to ma po prostu pustkę, a z przegrywaniem za chwilkę jeszcze sobie oczywiście porozmawiamy. Mhm. To wiesz, tak naprawdę nie ma znaczenia, co robisz, tylko ma znaczenie, dlaczego to robisz, nie? I jakby, pardon, w tym modelu nie ma znaczenia, czy ty na przykład, nie wiem, pijesz alkohol, bierzesz kokainę, czy na przykład wiesz, uprawiasz ekstremalny seks, czy, czy potrzebujesz wygrywania? To nie ma znaczenia. Nie? Chodzi o to, dlaczego to robisz, bo wszystkie, wszystkie nałogi, czy wszystkie potrzeby, które możesz prezentować sobą, poza oczywiście potrzebą przeżycia, to są rzeczy generalnie w dużej mierze nabyte. Nie? I teraz ludzie po prostu jakby popadają w, na jedno, wpadają na jedną albo na drugą stronę tej samej skali, nie, czyli pewne braki, lub niezaspokojone potrzeby emocjonalne, albo idą w stronę tego, że to się staje twoją strefą komfortu, czyli po prostu dochodzisz do założenia, że ty po prostu nie zasługujesz jesteś za cienki i osuwasz się po prostu, wiesz, w destrukcję i, i, i brak robienia czegokolwiek. Albo zaczynasz agresywnie próbować to zwalczyć i idziesz w stronę po prostu osiągania. Nie? Czyli po prostu coś cię pcha do tego, żeby wypełniać te braki, wypełniać tą pustkę. To zwykle jest po prostu z tym związane, że gdzieś tam na jakimś etapie życia uczysz się, że coś zewnętrznego może świadczyć o twojej wartości. Nie? Wpadasz po prostu w tę umowę społeczną i zaczynasz za wszelką cenę próbować osiągnąć. Nie? Czy to będą pieniądze, czy to będą lepsze partnerki, czy to będzie wiesz, forma w sporcie i tak dalej. I teraz patrząc z boku, może się wydawać, że wiesz, to jest lepiej być uzależnionym od czegoś, co na przykład wpływa pozytywnie na Twój stan posiadania, na Twój stan zdrowia czy na Twoją wiesz, ilość władzy i wpływu, którą masz na świecie. I faktycznie wiesz, lepiej się budować niż niszczyć, ale nadal trzeba pamiętać o tym, że jesteś cały czas na tej samej skali, tylko po przeciwległej stronie. Nie? I teraz rozwój osobisty i ludzie od high performance bardzo się boją wyjścia z, tego, z tej skali, bo jeżeli stracisz ten właśnie pierwotny wiesz, pierwotną potrzebę, pragnienie osiągania, to pojawia się strach, że wtedy odechce ci się chcieć nie? <grym>, osiągać i walczyć. Ale to jest tylko i wyłącznie pułapka myślenia, nie? bo tak się wydarzy, jeżeli nie wbudujesz czegoś ponad tym. Nie? Czyli jeżeli właśnie nie przerzucisz się z motywacji lękowej na motywację związaną z chęcią doświadczania. Nie? Czyli to ma być tak, nie tyle, co musisz doświadczać, ile masz ochotę sobie podoświadczać. Nie? I tutaj po prostu hmm, zaczynasz funkcjonować z zupełnie innego poziomu. Który nie jest wypełniony lękami, który nie jest wypełniony negatywnymi emocjami. I wiesz, to nie jest rada, którą można dać każdemu. Bo ja nie uważam, że można po prostu w którymś momencie sobie z tej skali wyjść i to u każdego zadziała. Tylko bycie w tej skali jest też potrzebne do tego, żeby zbudować to, o czym mówię. Nie? Więc my znowu tutaj nie funkcjonujemy na zasadzie, co jest lepsze, a co jest gorsze, tylko po prostu o kierunkach, w jakich może się to rozwinąć. Nie? Bo dopóki będziesz na tej skali, to po prostu nigdy nie osiągniesz całkowitego spełnienia. Nie? Więc zawsze, jeżeli Twoja motywacja wychodzi w braku, czyli czegoś mi brakuje, dlatego muszę coś udowodnić sobie albo światu, to zawsze po wygrywaniu będzie pustka, a przy, przy przegrywaniu będzie tragedia. Nie? Natomiast jeżeli zdasz sobie właśnie z tego sprawę, że Ty po prostu możesz chcieć to robić, chcieć tego doświadczyć, chcieć zobaczyć, jak to jest, to po prostu jesteś wtedy na przygodzie, a nie na wiesz, trybie przetrwania i trybie walki. Gra jest łatwiejsza niż takie mocno emocjonalne podejście do wszystkiego, prawda? Mhm. Jeżeli jesteśmy w grze, w przygodzie, tak jak wspomniałeś, nazwijmy to jedną stronę czy drugą, no to podobnie, no bo człowiek łatwiej podchodzi do czegoś, z czego wie, że no ma bardziej pozytywny wydźwięk, no bo gra, mhm. wiesz, gram w to. Nie jest taki mhm. jak egzamin na przykład. I wiesz tutaj... Co? Mów, mów, przepraszam. Nie, nie, mów, mów, uśmiał. Okej. Okay. Chciałem tutaj poruszyć jeszcze body positivity, bo zauważyłem, że ten ruch działa tylko w jedną stronę. Gdy już, bo tutaj poruszamy teraz też sporty sylwetkowe, prawda? Zauważyłem, że w stronę, gdy ktoś wygląda za dobrze, na przykład kobiety z bikini, no to to już nie jest zbytnio akceptowalne i to już jest właśnie, wiesz, przez te osoby, które chcą być akceptowane, Mocno właśnie odrzucamy w drugą stronę, tak jak wspomniałeś. I tutaj jakby ciężko to porównać, ale tak jak wspomniałeś o dbaniu o siebie, prawda? O kochaniu siebie. Jakby mój ktokolwiek z bliskiego otoczenia był alkoholikiem, to bym mu powiedział tak jak ty wspomniałeś, że słuchaj, weźcie za siebie, jakoś próbowałbym mu pomóc, a nie raczej, czy taki woj mówił, słuchaj, jeszcze może za dwa piwa. Mhm. I tutaj moje pytanie jest takie, dlaczego idziemy w tą stronę, że jedna rzecz jest bardziej akceptowana, a druga mniej? Ponieważ chodzi tutaj o to, że wiesz, jak masz na przykład dziewczyny w bikini fitness, one wzbudzają kompleksy w tych dziewczynach, które tak nie wyglądają, a które się wiesz, które gdzieś tam są związane właśnie z tym ruchem body positivity, nie? I teraz wiesz, rozwiązanie tutaj znowu nie polega na tym, kto ma rację, tylko rozwiązanie polega na tym, żeby zrozumieć, z czego to się bierze, tak? Bo wiesz, to, co rozumiemy pod tym ruchem body positivity, jest tak naprawdę po prostu schematem ucieczki od bolesnych emocji. nie? Czyli chodzi o to, żeby nikt mnie nie oceniał, że jestem taki, jak jestem, bo mnie to boli, ale też jeżeli ktoś wygląda dużo lepiej ode mnie, no to nada mnie to boli, bo tak naprawdę to chciałem tak wyglądać, a, a nie wyglądam. Nie? Natomiast problem tutaj nie polega na samym wyglądzie, czy na tym, na tym kto kogo ocenia i kto, na kogo ma jaki wpływ, tylko tutaj znowu to jest wiesz, temat umysłu podświadomego, bo boli Cię to z tego powodu, że gdzieś na jakimś etapie życia nauczyłeś się lub nauczyłaś się, to jak wyglądasz i tak się porównujesz tym do innych, to może Cię boleć. I na tym polega tylko problem. Nie? To są jakiegoś rodzaju doświadczenia z dzieciństwa, z okresu dorastania, i po prostu generalnie ten, wiesz, model naszego społeczeństwa, w którym uczymy się porównywać jeden do drugiego. Nie? I tutaj jest to tak naprawdę pies pogrzebany. I teraz sprawa jest tutaj tak naprawdę jeszcze dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać, bo e, to nie jest nic dobrego, że my się do siebie porównujemy. Nie? Wiesz, dla jednej osoby faktycznie to może być, jak się mówi, bodziec do zmiany, a dla innej osoby może to być bodziec do tego, żeby w tym zostać. Nie? Kwestia wagi, kwestia wyglądu to nie jest tylko kwestia tego, co jesz i jak trenujesz i czy ci się wystarczająco mocno chce. To jest znowu wiesz, fajne, fajna rzecz, którą może powiedzieć osoba, która osiąga fajne wyniki, jeżeli chodzi o sylwetkę, ale to nie jest związane tylko z tym, co chcesz. Nie? Generalnie to, co masz w życiu, to nie jest wynikiem tego, co chcesz. To, co masz w życiu, jest odbiciem twoich podświadomych przekonań i twoich podświadomych lęków, a nie tego, co ty świadomie chcesz. I to jest właśnie ten tricky part. Nie? Bo ktoś, kto tego nigdy nie doświadczył, to może mu się wydawać, że to jest tylko kwestia właśnie wzięcia się za siebie i podjęcia decyzji. Nie. Umysł funkcjonuje na trochę innych zasadach. W umyśle to, coś silniejsze, wypiera słabsze. Silniejsza emocja wypiera słabszą, silniejszy lęk wypiera słabszy. Nie? Jeżeli jest silniejsze przekonanie gdzieś tam związane na przykład z trudnością czy niemożnością osiągnięcia danej sylwetki, to będzie to zawsze silniejsze od świadomych zachcianek i świadomego, wiesz, dążenia do tego. Więc trzeba się przyjrzeć w ogóle u takiej osoby, co może powodować na przykład takie przekonanie, że ona nie jest w stanie tego osiągnąć, bo coś ją do tego, wiesz, skłoniło, żeby tak myśleć, nie? Także to wiesz, to wszystko działa na trochę głębszym poziomie, niż nam się wszystkim, wiesz, wydaje. Nie? I to też się wprowadza tak naprawdę wiesz, do odpowiedzi na, na to pierwsze pytanie. Wiesz, czyli jak wyjść z tego, że z tego schematu, że nawet jak wygrywasz, to pojawia się pustka. A no musisz stracić potrzebę wygrywania, żeby wygrywać. <laughs> I znowu do the tricky part, nie? Bo tak długo jak jest potrzeba, no to jesteś czy pragnienie? No to jest dobre słowo. Musisz tak naprawdę się pozbyć pragnienia wygrywania, żeby umieć wygrywać. Nie? Wygrywanie musi, wiesz, wynikać z tego, że Ty po prostu wychodzisz z głębokiego przekonania o tym, że to jest dla Ciebie, nie? I tutaj znowu wracamy, wiesz, do tematu tak naprawdę, wiesz, kochania siebie. No bo jeżeli kochasz siebie, akceptujesz wszystkie swoje, wiesz, najmocniejsze strony i swój potencjał, to wypełnie naturalne jest dla Ciebie to, że będziesz najlepszy albo gdzieś tam w okolicach najlepszego. A nawet jak nie będziesz najlepszy, to nic się nie stanie, bo koniec końców robisz to dla siebie, a nie dla kawałka blachy, nie? Czy dla ludzi, którzy Ci będą, wiesz, yy, będą Ci wiwatować. Bardzo fajnie tutaj powiedziałeś o kawałku blachy, ale problemem w dzisiejszych czasach, wiesz, co jest? Jest to, że wiele osób nie robi czegoś dla pasji, a dla fejmu i dla social mediów. Mm -hmm. nie, nie, my tak, tak jak teraz rozmawiamy, prawda? My rozmawiamy ok, dla przekazu, dlatego, że oczywiście chcemy tam zasięgi i tak dalej, ale to jest dla nas coś drugorzędnego. Dla nas najważniejsza jest teraz rozmowa pomiędzy nami i to, czego. Ja się nauczę od Pawła, Paweł nauczy ode mnie. Nawet jeżeli to będzie jedno słowo, jedno jakiekolwiek słowo, to już jest plus. To jest nasza pasja. To my to robimy z serca, prawda? A mm. wiele osób, zauważyłeś to na pewno, że zabiera się za, szczególnie sporty sylwetkowe, to najczęściej widać. No bo jeżeli jednak większość sportów typu jesteś w koszykówce słaby, no to nie zajdziesz zbyt daleko, bo cię po prostu odrzucą. No ale w mm. sportach sylwetkowych... Każdemu wydaje się, że się nadaje. To jest problem. Mhm. I tutaj myślę, że właśnie ten problem pasji. Często zauważasz, że przychodzi ktoś do ciebie i możesz mu wprost powiedzieć, że robi to z innych motywów. Wiesz to ja nigdy takiej rzeczy ludziom nie mówię, okay. bo w tego powodu, jeżeli zaczynasz ludzi jakby wiesz, ustawiać, poprawiać, wytykać im pewne rzeczy, to ludzie zawsze wpadają w tryb obrony, nie? Tak. I teraz, jeżeli chcesz komuś pomóc by dostrzec prawdę, to jedyne co możesz zrobić, to wybrać go w odpowiednie miejsce, w którym będzie w stanie sam dostrzec tej pra tą prawdę, nie? To jest najszybszy sposób, żeby się uczyć, bo takie wiesz, mówienie robisz to, tam, to źle i tak dalej, Wykle się to wprowadza do tego, że, że osiągasz tylko odw odwrotny efekt nie? do tego wszystkiego. Także wiesz, ja takich rzeczy nigdy ludziom nie mówię. Zresztą ja nie jestem osobą, która powinna oceniać, która motywacja jest ok, a która motywacja nie jest okay. wiesz, Bo ja wychodzę z takiego założenia, nie? że jeżeli ty masz jakąś misję, żeby coś osiągnąć, e, to to nie jest moja rola tutaj, żeby to ocenić. Wiesz, czy to jest dla Ciebie dobre, czy to wychodzi z wysokiej czy niskiej motywacji, i tak dalej. Bo to jest tak naprawdę działanie w poziomu mojego ego, nie? Czyli ja się uważam za kogoś, kto się lepiej zna na życiu od ciebie ja to mogę ocenić teraz, czy wiesz, czy to jest poprawne w kwestii, nie wiem, psychologicznej, duchowej, czy jakiejkolwiek, że ty chcesz być na przykład mister Olimpia. nie? I nawet jeżeli to płynie w motywacji takiej, że nie wiem, jako dziecko nie byłeś akceptowany i chcesz sobie to odbić. Okej, okay, ale to jest twoja ścieżka i ja nie będę oceniał, Twojej ścieżki, bo każda ścieżka jest indywidualna. I tak, jeżeli Ty przyjdziesz do mnie i powiesz mi, jak chcę być Mister Olimpia. To ja nie będę myślał, czy ty to możesz zrobić, czy to jest ok, czy to wychodzi z Twoich kompleksów, tylko zrobię ja wszystko, żeby ci pomóc być Mr. Olympia, nie? Bo są tylko dwie rzeczy, które się tutaj mogą wydarzyć. Albo osiągniesz bycie Mr. Olympia i dzięki treningowi wiesz uważności, świadomości i tak dalej, odrobisz lekcje, jakie były tutaj dla ciebie wiesz przewidziane, i nauczysz się tego, co miałeś się nauczyć na ścieżce do zostania Mr. Olympia, albo odrobisz te lekcje po drodze do zostania mister Olimpia i stwierdzisz na przykład że jednak to nie jest dla ciebie nie? że jednak to nie jest twoje wiesz, jakby przeznaczenie zostać w tym mister Olimpia i w momencie w którym zrobisz to świadomie odrobisz te lekcje to po prostu zupełnie bez żalu zostawisz tą ścieżkę i to nie będzie tak, że będziesz do końca życia żałował, że jej nie dokończyłeś, tylko do końca życia będziesz sobie dziękował za to, że miałeś okazję doświadczać dążenia do tego, do jakiegoś poziomu i odrobiłeś niesamowite lekcje, nauczyłeś się niesamowitych rzeczy po tej drodze i teraz przenosisz sobie to doświadczenie w zupełnie inną stronę, nie? Wiesz, przykładem na przykład takiej, takiej ścieżki jest Dorian, nie? Dorian był bardzo wysoko, ja nie pamiętam, czy on był Olimpia, czy nie był Olimpia. Był był sześciokrotnym, właśnie, nie? Wiesz, trójbojowy ignorant, nie? Po prostu Doriana bardziej z filozofii kojarzę niż z jego wiesz wyników, bo, 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 bo dużo tej filozofii zawsze wykorzystywałem gdzieś tam treningowej u siebie. Czyli widzisz, masz sześciokrotnego mistrza Olimpia, który przeszedł tą ścieżkę, nauczył się tutaj pewnych rzeczy i zbudował sobie życie wokół zupełnie czegoś innego, nie? I Dorian nie tęskni za karierą, nie tęskni za tym, kim był, tylko Dorian odnajduje pełne spełnienie w tym, kim teraz jest dzięki temu, że te wszystkie lata przepracował w taki, a nie inny sposób i że te wszystkie lata poświęcił zupełnie, wiesz, żelazu, nie? I z punktu widzenia gdzieś tam, nie wiem, y oświeconego mnicha, to mogła być, wiesz, droga, y która była, wiesz, y właśnie motywowana niskimi moty motywacjami i, i droga, na której wiesz, niszczył swoje ciało i tak naprawdę niszczył swojego ducha. Tylko, że kurczę, to co wbudował później, to zrobił tylko dzięki temu, że tam był, nie? Mhm. Więc ja nigdy ludziom, wiesz, nie mówię, czy ty możesz coś zrobić, czy czegoś nie możesz zrobić, albo czy ty masz poprawne myślenie. nie? Bo moim, moim, ja uważam, że moim zadaniem w pracy z ludźmi jest to, żeby zabierać ich w odpowiednie miejsce, gdzie sami będą mogli odrabiać lekcje, ewentualnie podsuwać niektóre rzeczy wiesz, bliżej, żeby było im łatwiej to dostrzec. Nie? Także tak to, tak to po prostu z mojej strony wygląda. Tak jak mówisz, droga nauczyciela, to jednak przekazanie wiedzy, pokazanie jakiejś ścieżki. A czy my ją będziemy podążali, to już jest nasz wybór. E, tutaj chciałbym poruszyć trochę Twoją historię, bo też co do sportu, właśnie trójboju, byłeś dobrym sportowcem, prawda? No, śledziłem, byłeś dobrym. Właśnie tu chcę poruszyć, bo pokiwałeś głową. Sport, sport, sportowcem nie uważam, żeby był dobrym. Trenerem byłem dobrym. Okej, okay. <laughs> właśnie byłem. Dlaczego byłem? Więc to krótkie tłumaczenie polega na tym, że e, mniej więcej zadziało się po prostu to o czym ci mówiłem przed chwilą, nie? Czyli dążąc do tego, żeby być najlepszym trenerem na świecie, nauczyłem się pewnych rzeczy i zupełnie przestałem chcieć to dalej robić i całe to doświadczenie przekułem e, po prostu w to czym się teraz zajmuję, nie? Natomiast, czemu w ogóle ten kierunek? Ja po drodze, kiedy pracowałem z zawodnikami, z trójboistami, zauważyłem jedną rzecz, że to nie ma żadnego znaczenia, na jaki poziom mają oni wytrenowane ciało. Nie? To jest bardzo łatwo zrobić. Wytrenować ciało można u każdego i można to zrobić bardzo szybko. Tylko trójboiści podnoszą tyle, na ile ich głowa pozwala podnieść. Tu w ogóle nie chodzi o siłę mięśni. Nie? Tu chodzi o to przede wszystkim, na ile, w ile ty wierzysz, że jesteś w stanie podnieść. Także, wiesz, kiedy zacząłem to obserwować, to zacząłem sobie zadawać pytania właśnie, jak można to zrobić, żeby te limity mentalne zmniejszyć, bo znowu, wiesz, jakby odpowiedź, że musi startować i musi jeść, trenować, to nie jest dla mnie żadna odpowiedź, bo wszyscy to robią i gdyby to miało być wystarczające, gdyby to miało działać, to by to działało, a nie działa, więc trzeba znaleźć inny sposób, nie? Też, wiesz, trochę na takiej zasadzie, jak w kulturystyce podejrzewam, też tak jest, ale wiesz, w trójboju ludzie mają bardzo często problem ze stresem, nie. Czyli wiesz, wychodzą na podest i zaczynają robić głupoty, nie? Czyli mimo, że ciało jest wytrenowane, wiedzą, co robić, mają ten sam sprzęt, to samo zadanie co na treningu, to kiedy wychodzą na zawody i patrzy na nich trzech gości z brzuszkami w białych koszulach, którzy ocenią, jak to robią. To zaczynają panikować i ty, przestają robić to, do czego byli wytrenowani. Nie? I teraz, wiesz, mówi się o tym, że musisz po prostu zrobić ileś tam startów, musisz się z tym oswoić, musisz się eksponować na stresory i tak dalej. Tylko, że to jest głównoprawda, bo znam, wiesz, zna, znam zawodników, którzy startowali 10 razy, 15, 20, a i tak się denerwują przed startem. No, więc ekspozycja niewiele tutaj zmienia. Dla niektórych ludzi faktycznie zmienia, a dla większości nic nie zmienia. Nie? No i po prostu szukałem szukałem sposobu na to jak na tych ludzi wpływać bo wiesz rozmowa też czasami pomaga ale najczęściej nie pomaga nie więc musi być coś po prostu głębiej nie? więc to mnie po prostu wszystko ściągnęło na tą drogę żeby zacząć się zajmować tylko umysłami a przy okazji ja sam musiałem znaleźć wiesz pomoc dla siebie bo wiesz Barber Brothers wyglądało bardzo fajnie z boku jak się na to patrzyło natomiast w środku to nie wyglądało dobrze nie? i nie wyglądało to dobrze włącznie ze mną nie? Ja też miałem po drodze dużo różnego rodzaju problemów miałem przygodę z alkoholem miałem przygodę z dragami miałem przygodę z ogromnymi długami i tutaj wracamy do tego, o czym mówiłem na początku. Nie? Czemu, skoro ja tak bardzo chcę czegoś osiągnąć, jeżeli ja wiem, że to, co mam wyrobić, jest dla mnie dobre, to czemu jednocześnie się totalnie rozwalam, robię, wiesz, autodestrukcję, robię autosabotaż i tak dalej? Dla mnie to było nielogiczne. Tak, tak człowiek nie może funkcjonować. To jest jakieś, wiesz, brakujące ogniwo w tym wszystkim. Przecież gdyby to tak było, że wewnątrz jest wewnętrzny wróg, no to byśmy się wykończyli w toku ewolucji sami, nie? Więc tutaj po prostu coś jest na rzeczy. I tak trafiłem po prostu na ślad, wiesz, umysłu podświadomego, nie? Czyli zrozumiałem, jaka wielka jest potęga umysłu podświadomego, jak w którymś momencie, kiedy poznałem jednego z moich pierwszych mentorów to padła po prostu decyzja o tym, że żeby wyjść z tego wszystkiego, ja muszę wrócić do startowania, nie, bo przez wiele lat nie startowałem właśnie ze względu na to, w jaki sposób funkcjonowałem, bo tu problemy w biznesie, bo tutaj wiesz, brak dyscypliny, bo tutaj wiesz, auto, autodestrukcja, autosabota, a tutaj kontuzje i tak dalej, wiesz, że nie startowałem, a nawet jak miałem wystartować, to miałem wiesz, straszny lęk, że będą mnie oceniać, bo skoro jestem taki wiesz, mądry trener, to powinienem zrobić wiesz, przynajmniej rekord świata na tych zawodach, no bo jeżeli tego nie zrobię, to znaczy, że gówno wiem, nie? A poza tym też mi łeb pękał pod, pod dużym ciężarem, i może tego może nie było widać, ale przynajmniej jeżeli chodzi o przysiady, zawsze jeżeli miałem ciężar pierwszy raz na plecach, to wcale nie byłem twardym gościem, który, wiesz, nie zna, e, nie zna wiesz, lęku i tak dalej, więc to wszystko się nakładało i padła decyzja Mimo wszystko musisz wystartować, żeby wyjść z błędnego koła, bo trzeba przełamać po prostu robienie tego kółka, które ciągle zatacza umysł. I wtedy doznałem pierwszy raz na sobie działania hipnozy. Nie? Czyli gość ze mną popracował za pomocą hipnozy. Ta procedura jest bardzo prosta. Ona się opiera na tym, że wkręciłem sobie, że jestem kimś innym nie? w stanie właśnie hipnozy, czyli wszedłem jakby w rolę mojego ulubionego zawodnika, czyli Chucka Wogelpola i w ciągu słuchaj kilku tygodni ja się przygotowałem do startu po wielu latach zrobiłem swoje rekordy życiowe ja na podejście nie, nie wiedziałem co to jest lęk nie wiedziałem co to są jakieś negatywne przekonania nie wiedziałem wiesz nie miałem pojęcia o tym że można się w ogóle przejmować tym że ktoś coś o tobie powie czy napisze to wszystko wniknęło nie i to nie były lata terapii to nie były lata ekspozycji na bodźce to nie były lata działania pomimo tylko to była sesja hipnozy nie i teraz, jeżeli sobie na to popatrzysz od boku, co tutaj się dzieje, to nie możesz się stać kimś innym technicznie rzecz biorąc, ale możesz w to uwierzyć. Nie? Czyli po prostu wchodzisz w pewną rolę. A teraz co więcej, ta rola nie została wytworzona wiesz, z powietrza, ona już tam dawno we mnie była. A to oznacza, że zawsze mogłem się w ten sposób zachowywać i w ten sposób działać. Tylko pewne uwarunkowania w przeszłości sprawiały, że inne programy czy inne podosobowości miały ten dominujący, dominujący wpływ na mnie. Nie? I wtedy zrozumiałem, że to nie jest kwestia przełamywania się, pokonywania, eksponowania i działania pomimo, tylko to jest kwestia po prostu umiejętności obsługi tego, co już tam pod kopułą jest, nie. Bo to jest trochę po prostu na tej zasadzie, jakbyś miał, e, wiesz, jakbyś siedział w GTR-ze, ale nie wiedział, że masz skrzynię biegu. Jedziesz cały czas, wiesz, na jedynce. No to jak jedziesz na jedynce gtr em to to nie jest super auto. No, hałasuje, rwie. Wcale nie jest szybkie i bardzo często, bardzo szybko się rozpierdoli po prostu, nie? Jak będziesz je katować na pierwszym biegu. I to jest dokładnie to, co widzę w ludziach i to, co zobaczyłem w sobie, nie Wiesz, jechałem na pierwszym biegu jednocześnie jeszcze próbując hamulec naciskać, bo się bałem przyspieszyć, nie? A w pewnym momencie, jak zacząłem ściągać z siebie te ograniczenia i działać na poziomie podświadomym, to jest tak, jak by się nauczył obsługiwać skrzynię biegów i przestał się bać po prostu szybko jechać, nie? Bo tutaj się nie ma czego bać. Takie Takie także. Dobrego. Ta. Znaczy to, to jest jedna z metod nie? Alterego, tych Alterego jest mnóstwo nie? w każdym człowieku. Nam się tylko wydaje, to włudzenie, złudzenie, że ty jesteś jeden. Nie nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś nie ma takiego, takiego jak osobowość. Nie? To jest zespół, zespół właśnie różnego rodzaju podosobowości, cech, awatarów, które w różny sposób zostały zaprogramowane, żeby w różnych warunkach pod kątem różnych bodźców wychodzić na światło dzienne i zarządzać swoim zachowaniem. Nie? Że tak to tak to po prostu technicznie wygląda. Czyli tak naprawdę mamy wiele mask i powinniśmy wiedzieć, kiedy daną użyć. Dokładnie. Nauczyć się używać o tak, bo no mm. nie, nie wiemy, skoro, tak jak wspomniałeś, wiemy, że one mm. tam gdzieś są, ale nie wiemy, że są. Y co do tych ciężarów, które tak nie spodziewaliśmy się, że damy radę podnieść. Dobrym przykładem będzie tutaj matka podnosząca samochód. Często słyszymy tą historię, że dziecko padło pod samochód, mm -hmm. matka podnosi, i koniec końców, no wiesz, matka prawdopodobnie mocno się pozrywa w tym procesie, no bo nie wie, jak to zrobić i tak dalej, mm -hmm. ale, ale to robi. I to samo dotyczy się nas, że jeżeli tak jak powiedziałeś, powiemy sobie, że coś zrobimy, jakoś wytworzymy w głowie to, to chyba jesteśmy w stanie, chyba. niepotrzebnie wrzuciłem, chyba, to jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko, że no, tak. musimy to sobie wrzucić w głowę. Dokładnie tak, bo to jest, wiesz, na, nawet inny przykład. Masz sprintera, nie wiesz, wytrenowanego. Wyobraź sobie sprintera, który ma zrobić dwa biegi. Nie? W jednym biegu po prostu jest nastawiony, że biegnie swoją życiówkę i biegnie tak szybko, jak się da, w drugim postawimy za nim wygłodniałego niedźwiedzia nie? i będzie miał po prostu przed nim uciekać. No to wiesz, w, w którym biegu pobiegnie szybciej. No, raczej w tym, którym będzie biegło życie. No właśnie, nie. I teraz wiesz, wnowu się pojawia pytanie, czy my musimy faktycznie czekać na ten bodziec zagrożenia życia, żeby faktycznie wyciągnąć z siebie najlepsze, co może być, nie? Bo możemy nawet iść dalej w sytuacje takie mniej zagrażające, jakby życiu fizycznie, i ten sam schemat będzie w stanie sobie wyobrazić. Czyli nie wiem, pomyśl sobie, że masz gościa, największego po prostu, wiesz, lesera życiowego, który wiesz, cały czas Wiesz, jest leniwy, nic nie robi i tak dalej, nic mu się nie chce nie? i ma rodzinę i teraz y, diagnozują mu tego gościa, nie wiem, jakiś rodzaj nowotworu i mówią mu, wiesz, za, za pół roku nie będziesz żył, nie da się nic z tym zrobić. No to można sobie wyobrazić, że jedną z reakcji, która tu może zajść, to na przykład to, że temu gościowi coś się przestawi i przez sześć miesięcy y, przeżyje kilka różnych żyć, nie? Zacznie zarabiać kasę, przestanie się przejmować, zacznie spędzać czas w rodziną, wiesz o co chodzi, może dojść do totalnego z totalnej zamiany tego, jak funkcjonuje, nie? Jak żyje, bo przychodzi właśnie to widmo tego, że on straci to życie. I co? Choroba go zmieniła, nie. Te zasoby były w nim od zawsze, tylko pojawił się nowy bodziec, nie? I teraz właśnie jedna, jedna, jeden z bajerów, na które nam pozwala praca, wiesz, z hipnozą, praca w transie hipnotycznym, to jest na przykład właśnie zamiana tych bodźców, nie? Czyli jak masz pewien model zachowań w związku z zagrożeniem życia, to możesz to zagrożenie życia przestawić i wstawić tam na przykład stryknięcie palcami, nie? <laughs> I nie trzeba wcale na ten bodziec ekstremalny czekać, nie? Żeby faktycznie wydobyć siebie najlepsze, czy też najgorsze części, zależnie od tego, czego potrzebujesz, nie? Czyli tak naprawdę powinniśmy żyć tylko tu i teraz, tylko w tym jednym dniu, mając oczywiście jakiś plan w głowie, ale no liczy się teraz, tak? Skoro wspomniałeś, jeżeli mielibyśmy teraz tutaj za mną niedźwiedzia, który chciałbym mnie rozczarpać, no to nie myślałbym raczej, nagrywamy podcast, rozmawiamy, tylko mhm. jak tu od misia uciec. Mhm. Znaczy wiesz, bo to jest znowu kolejny bardzo rozległy koncept, czyli tego właśnie wiesz, liczy się droga, nie cel, należy żyć tu i teraz, ale to koniec końców się wprowadza do tego, że kiedy jesteś tu i teraz, to nie ryjesz sobie głowy przeszłymi doświadczeniami i nie żyjesz lękami w stosunku do tego, co ma się wydarzyć, nie? I to jest, wiesz, dobra rada dla osoby, która nie jest w stanie zarządzać swoimi emocjami i lękami, no bo wtedy łatwiej jest się od tego uwolnić, a tak naprawdę... Twoje lęki w związku z, przyszło z przyszłością, i Twój ból w związku z przeszłością, to jest Twoje prywatne więzienie, bo to jest coś, co ogranicza jakikolwiek potencjał Twojego działania. Więc jeżeli przeniesiesz swoją percepcję na chwilę obecną, to będzie dzieci łatwiej działać. nie? Ale z drugiej strony, jeżeli posiadasz tą możliwość zarządzania swoimi wspomnieniami i reakcjami na nie, i masz możliwość zarządzania swoimi lękami i uwalniania tych lęków, to ty sobie możesz żyć w którymkolwiek momencie chcesz. Bo nie ma tutaj czegoś takiego, że jedna ścieżka jest lepsza od drugiej, nie? Zawsze tego typu, wiesz, rady i, i modele trzeba zawsze odnieść do szerszego spektrum zmiennych, nie? Czyli okej, okay, ale gdzie on jest osadzony w czasie? Dla jakiej osoby to obowiązuje, nie? Czy to jest porada dla większości, czy to jest porada dla kogoś, kto na przykład w jakiś sposób jest wytrenowany przez wiele lat, nie? Więc znowu to się wszystko wprowadza do próby poradzenia sobie z tym, z czym... I większość ludzi nie jest w stanie sobie poradzić nie dlatego, że coś z nimi jest nie tak, tylko dlatego, że nikt nas tego nie uczy. Nie? Właśnie, jeżeli zgłasza się do ciebie klient, prawda? Mhm. Pierwszy krok, jakim będzie. Od czego zaczniecie? Bo od razu przejdziecie do właśnie hipnozy, nie, najpierw musisz poznać chyba właśnie jak, co do niego dopasować, jakie działania. Mhm. Czy znaczy, wiesz, mnie interesuje po pierwsze to, co on chce osiągnąć i chcę usłyszeć, co on uważa za problem i chcę przysłuchać się, w jaki sposób na ten temat mówi, nie? Bo, 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 bo dzięki temu zdobywasz wszystkie tak naprawdę potrzebne informacje do tego, żeby robić robotę. Ja tak naprawdę z ludźmi zawsze pracuję z strony, wiesz, umysłu podświadomego, bo uważam, że rozmowa niewiele zmienia, nie? A szczególnie, jak masz do czynienia ze sportowcami czy biznesmenami, wiesz, Ci ludzie już mają dyscyplinę, ci ludzie już mają mindset, ci ludzie już wiedzą, co robić. To nie jest kwestia tego, że oni się muszą bardziej zmotywować, czy poznać jeszcze jakąś lepszą metodę zarządzania, nie wiem, wiesz, swoim, swoimi chęciami czy niechęciami, bo to po prostu nie działa. No, co to ma zmienić, nie? Jeżeli ktoś już cokolwiek osiągnął w jakiejkolwiek dziedzinie życia, to nie ma problemu z lenistwem, ma problemy z lękami, ma problemy z przekonaniami, rzeczami, o których nawet nie ma pojęcia na normalnym poziomie świadomości. Nie jest po prostu świadomy tego, że coś nim zarządza. Nie? I co więcej, tutaj funkcjonuje jeszcze tego typu schemat, że wiesz, umysł działa dokładnie tak samo jak ciało. Więc wyobraź sobie, wiesz, sytuację, w której przez całe życie siedzisz zgarbiony, co się będzie działo. Prędzej czy później zaczną cię boleć plecy. Nie. I teraz możesz iść do fizjoterapeuty, fizjoterapeuta wbije ci, wiesz, łokieć w mięsień, i on przestanie boleć prawdopodobnie, nie? Tylko że, jeżeli nie zmienisz dworca siedzenia, tylko będziesz dalej robić to samo, to i tak ten ból wróci, nie? A do tego jeszcze do zmiany wzorca siedzenia musisz dołożyć jakiś większy balans, równowagę w życiu i zacząć się ruszać i trenować. Nie? I dokładnie tak samo wygląda trening mentalny. Nie? Sama hipnoza to jest wiesz, to co można do, do kogokolwiek iść, i, iść na hipnozę. Nie? Bo to zawsze działa na podobnej zasadzie. Trzeba znaleźć przyczynę, czemu cię coś boli, albo czemu coś ci nie wychodzi, i ją po prostu wiesz usunąć. Ale jeżeli ty wiesz, nie wyciągniesz z tego wniosków, nie zrozumiesz, co tu się właściwie dzieje, nie zmienisz tych wszystkich patternów myślenia i nie wprowadzisz generalnie postępowania takiego, żeby samemu ze sobą zacząć pracować, trenować się mentalnie, to ta zmiana będzie tylko i wyłącznie chwilowa, nie? Więc ja się tutaj tak naprawdę w robocie nie ograniczam tylko do tego, żeby żeby robić z kimś hipnozę. Tylko mi zależy na tym, żeby nauczyć człowieka obsługiwać jego własny umysł, bo bez tego zmiana jest tylko na jakiś czas. Nie? Tak właściwie powstał ca cały cały ten projekt. Nie? Bo, bo ja zauważyłem, że ci ludzie, z którymi, których uczyłem, co mają dalej robić. To rob, mają najlepsze rezultaty. A ci, którzy tylko przyszli na Wesadzie, wiesz, czemu w siebie nie wierzy, okej. Okay, wracamy, wiesz, robimy regresję, sprawdzimy, mamy, nie wiem, doświadczenie z wieku czterech lat, dlatego w siebie nie wierzysz, ufuwamy to doświadczenie, wraca do realnego świata. To przez chwilę tylko nie boli, a potem się znajdziesz inny powód, żeby w siebie nie wierzyć, nie. <grych> Czym jest motywacja? Bo to jest bardzo często poruszany temat u nas w, w każdym sporcie zresztą. Czym mm -hmm. jest motywacja i, i czy ona w ogóle istnieje? Teraz często, wiesz, teraz jest na topie, tak jak wspomniałeś, strefa komfortu. To jest pierwszy mm -hmm. taki, wiesz, wyjdź poza strefę komfortu i motywacja nie istnieje. Może mm -hmm. takie dwa. Czym jest motywacja? Motywacja to, wiesz, chwilowy stan, to jest wypadkowa, wypadkowa różnego rodzaju lęków, przekonań i emocji, To jest taka mieszanka po prostu. I to sprawia, że w danym momencie ci się chce albo w danym momencie ci się nie chce. I my sobie to nazywamy po prostu, wiesz, motywacją, nie? Natomiast kurczę, wiesz, to, to nie chodzi tylko o to, jaki masz stan emocjonalny w danym momencie, bo teraz wiesz, osoby, które mówią, że nie ma czegoś takiego jak motywacja, to słusznie wskazują, że motywacja to jest na przykład coś takiego, jak sobie odpalę komputer i sobie wiesz, posłucham City Fletchera przez wiesz 10 minut jak drzemordę i wtedy mi się chce trenować, nie? No to faktycznie to nie jest coś, na czym chciałbyś polegać, bo to jest chwilowe. Nie? Z drugiej strony, za motywację możemy uważać to, że na przykład masz jakiegoś rodzaju, nie wiem, ambicje, chęci i próbujesz sobie wbudować życie w tą stronę, żeby coś osiągać. To też jest motywacja. Nie? I teraz wiesz. Ten rodzaj motywacji, on nie wynika z tego, czy ktoś coś chce, czy ktoś jest ambitny i tak dalej, tylko wynika z zestawu jego przeszłych doświadczeń, bo nie ma absolutnie mowy o tym, żeby mieć motywację i mieć wiesz, chęć do działania i być w stanie utrzymać dyscyplinę, jeżeli w głębi serca w siebie w ogóle nie wierzysz albo masz głębokie przekonanie, że na przykład nie zasługujesz na osiągnięcie sukcesu. Nie? To nie ma tutaj w ogóle mowy o tym, żeby, żeby była motywacja. I tutaj też fajnie, że wspominasz o tej strefie komfortu, bo uważam, że przekraczanie strefy komfortu to jest najgorsza abominacja, rozumiesz, rozwoju osobistego, jaka kiedykolwiek powstała. Nie? Przekraczanie strefy komfortu to jest walczenie ze swoim systemem obronnym. Nie? I teraz prosty eksperyment myślowy, czy da się na dłuższą metę pokonać system obronny. Można sobie to sprawdzić samemu, nie? Ćwiczenie polega na tym, żeby wciągnąć powietrze, zatrzymać je i się zabić. Dość prosty system. Proste, nie? Bo teraz zobacz, dwie rzeczy się mogą wydarzyć, nie? Albo nie wytrzymasz bólu i weźmiesz oddech, a jak jesteś naprawdę kozakiem, masz twardy charakter i tak dalej, to stracisz przytomność i weźmiesz oddech, nie? I właśnie to wzięcie oddechu Możemy sobie tutaj podstawić to, co dla ciebie jest strefą komfortu, nie? I ludzie próbują tą strefę komfortu, właśnie ją przekraczać, wychodzić z niej. I dzieją się dokładnie te same dwie rzeczy, albo w którymś momencie nie wytrzymujesz bólu wyrzeczeń, bólu, wiesz, pokonywania lęków i tak dalej i po prostu wracasz do tego, co stare, wracasz do oddychania, bo po prostu nie wytrzymujesz, pękasz gdzieś po drodze, albo pojawia się jakiegoś rodzaju depresja lub wypalenie zawodowe i wtedy, kiedy stajesz się tak słaby, że nie jesteś w stanie już pokonywać oporu, to wracają ci stare zachowania, nie? Więc naszym zadaniem tutaj nie jest pokonywanie naszego systemu obronnego, tylko dostrojenie tego systemu obronnego w taki sposób, żeby działał w bardziej sposób spójny z naszymi świadomymi celami. Czyli ja generalnie nie jestem fanem pokonywania strefy komfortu, wychodzenia spoza niej, tylko przesuwanie strefy komfortu gdzie indziej. Na tym polega bajer, Bo jeżeli próbujesz przejść przez strefę komfortu, to mnóstwo różnego rodzaju podświadomych schematów będzie cię próbowało utrzymać w tej strefie komfortu, nie? I musi z nimi walczyć, musisz pokonywać opór. Natomiast jeżeli w strefę komfortu wyżej, to nagle się w stanie, będziesz w strefie dyskomfortu i te same systemy, które wcześniej ci przeszkadzały, będą starały się wrzucić się znowu do strefy komfortu i po prostu cię tam przeniosą. Nie? Więc znowu wiesz, po co walczyć, skoro można być sprytniejszy. Nie? Ja na to patrzę w ten sposób, bo to wiesz, to, to, to nie są rzeczy, które można zrozumieć na zasadzie paru sexy one-linerów, to jest fajne, bo żyjemy w takim świecie, wiesz, gdzie wszyscy chcą się nauczyć, wiesz, fakultetów psychologii, czy oglądając TikToki, ale to tak niestety nie działa. Nie? Wiesz, one linery są super, ale dla osoby, która je tworzy. Nie? Jeżeli masz gościa, który ci wrzuca one liner, to jestem pewien, że on doskonale wie, co się za tym kryje. Natomiast 99% jego odbiorców nie ma zielonego pojęcia. Nie? I tutaj się pojawia po prostu problem. O co tutaj chodzi? Zobacz, jak sobie popatrzysz na konstrukcję umysłu, to są takie dwie podstawowe części. Masz ten system obronny, to jest twój zestaw nawyków, odruchów, emocji, y, automatyzmów, które się dzieją, i masz swoją część świadomą, nie? ta, która mówi: Ja jestem, ja jestem świadomy tego, że jestem. Nie? I teraz ta część świadoma mówi: powiedzmy, chcę wygrać mistrzostwa Polski. Nie? Ale w systemie obronnym masz na przykład zakodowane, nie wiem, nie wierzę w siebie, jestem za słaby, albo boję się, nie wiem, tego, z czym jest związana popularność w związku, nie wiem, tam ze zwycięstwem. Nie? Czyli twój system obronny chce w to, a twoja część świadoma chce w to. Boom, masz wewnętrzny konflikt, masz opór, masz tarcie. Nie? I teraz Bayer polega na tym, żeby działanie tego systemu obronnego przeprogramować w taki sposób, żeby on chciał iść w tą samą stronę którą ty chcesz iść świadomie. Wtedy nie masz tego tarcia. To nie, nie oznacza oczywiście sytuacji idealnej, gdzie codziennie rano ci się wszystko chce, masz, wiesz, banany na ryju, masz pełną motywację jeszcze, wiesz, i, i twardego kutasa, od samego rana to tak nie działa, nie? Tak zawsze nie będzie. Ale można ten opór zmniejszać, nie? Więc ja wychodzę z założenia, że my chcemy opór pokonywać wtedy, kiedy trzeba, ale zmniejszamy go wtedy, ty, kiedy, kiedy tylko można, nie? I cały problem polega na tym, że system obronny to nie jest coś, czym jesteś. To jest coś, co posiadasz. Nie? I teraz to nie jest coś, na co możesz bezpośrednio wpływać. Dlatego nie wystarczy sobie powiedzieć, ej, od jutra zaczynam trenować pięć razy w tygodniu. I to nic nie zmienia powiedzenie tego, nie? Bo jeżeli tu jest zakodowane coś przeciwnego do twojej chęci, do twojej zachcianki, osiągania czegoś, to system zrobi wszystko, żebyś tam. Się nie dostał, bo właśnie system chce być w swojej strefie komfortu, nie? I to jest bardzo silny instynkt, nie? Natomiast, jeżeli poprzestawiasz różnego rodzaju programy na poziomie podświadomym i po prostu będzie z nich wynikało to, że ty powinieneś wyglądać jakoś, że powinieneś mieć jakąś formę, że powinieneś mieć jakieś, nie wiem, wyniki, wiesz, finansowe, czyli mentalnie staniesz się tą osobą, która osiąga, to po prostu Twoja strefa komfortu jest gdzie indziej i Twoje decyzje, emocje, wybory zaczną. Automatycznie się dostosowywać do tego, żeby zaczął generować takie wyniki, jakie powinna generować osoba, którą mentalnie jesteś. Nie? Czyli wiesz, idąc dalej, być, zdobycie mistrzostwa nie uczyni z ciebie czempiona mentalnie. To najpierw musisz się stać czempionem mentalnie, żeby dojść do tego mistrzostwa. Nie? W ten sposób to działa. Bo po prostu, jeżeli jesteś mentalnie mistrzem, to mistrz robi takie rzeczy jak trenuje dwa razy dziennie, jak trzyma zawsze dietę, jak nie ma potrzeby, nie wiem, imprezowania co tydzień, nie? Natomiast jak nie mentalnie nie jesteś, to masz zupełnie inny zestaw potrzeb i zupełnie inny zestaw nawyków. I musisz z tym walczyć, nie? Więc wiesz. Na, na, na tym to polega. A umysł przede wszystkim jest zaprogramowany do tego, żeby być w tym, co jest znane. Bo zadaniem umysłu jest utrzymać cię przy życiu. Zadaniem umysłu nie jest, wiesz, bycie szczęśliwym, nie jest osiąganie rzeczy, nie jest, wiesz, budowanie biznesu, nie jest budowanie formy. Nie po to masz tą maszynę, nie? Ta maszyna jest po to, żebyś przeżył, a jak już przeżyjesz, to dobrze, żebyś się rozmnożył. To jest tyle, nie? I to jest ta część systemu obronnego. I nad tym wszystkim masz część świadomą, która ma trochę wyższe cele i trochę inaczej na to wszystko patrzy, nie? I teraz to nie jest twój wróg. To jest jedna z Twoich części, którą posiadasz, to jest Twój wehikuł, nie? I teraz musisz się nauczyć po prostu na to wpływać, bo, bo siłować się w tym nie ma sensu. To jest wiesz, to jest filozofia jechania rowerem i wkładania fekija w sprychy, nie? Podważanie siebie, yy, czy, czy wiesz, niszczenie siebie i, i pokonywanie siebie, to jest tego typu filozofia, nie? Cały bajer po prostu polega na tym, żeby się nauczyć ten system otwierać, pogrzebać w nim, zmienić to, co trzeba i zobaczyć, jak to będzie ci dalej działać, nie? Bo większość lęków, przekonań, schematów, one powstały w wieku dziecięcym i one najprawdopodobniej, najczęściej się tak dzieje, kiedy zobaczymy, co to tak naprawdę jest, to, to były rzeczy, na które nie miałeś wpływu, czy, czy których nie dało się uniknąć i które byś na przykład zupełnie inaczej, wiesz, zrozumiał i zinterpretował z dzisiejszej perspektywy, nie? Czy wiesz, jeżeli miałeś 4 lata i ktoś ci zajebał samochodzik, nie? no to to była tragedia, no ale gdyby dzisiaj ci ktoś zajebał zabawkę, no to, to by cię nie ukształtowało na całe życie, że jesteś na przykład was słaby, żeby postawić na swoim, nie? I na tym polega ta, ta, ta cała zabawa, nie? Ja jeszcze nigdy nie spotkałem człowieka, który by miał rację, mówiąc mi, że coś jest w nim nie tak, który, który by miał faktycznie powody, żeby w siebie nie wierzyć. To są zawsze tego typu rzeczy, których nie dało rady po prostu albo uniknąć, albo jako dzieciak nie mogłeś się inaczej zachować, bo po prostu byłeś dzieciakiem, ale to cię nauczyło na całe życie, że wiesz, twoją strefą komfortu jest mieć mało. Nie? Łączenie kropek to jest coś, czego mhm. wiele osób nie robi. To, że jesteśmy w danym miejscu, to, co robimy teraz na przykład, nie wiemy, co. Jakie będzie miało przełożenie na przyszłość. Wiesz, ja na przykład jestem z wykształcenia nauczycielem angielskiego. W ogóle nie hmm. pracowałem w tym zawodzie. Zrobiłem praktyki, chciałem pracować i pomyślałem, Boże, na, po co mi była ta, wiesz, całe studia, po co mi była ta nauka. A teraz, po paru latach, przyszło mi prowadzić wywiady z zawodnikami hmm. z zagranicy. I wiesz, i myślę sobie, z jednej strony, okej, okay, po co mi była ta nauka, po co mi było... A koniec końców, gdyby nie to, nie byłbym w stanie tak dobrze się porozumieć z osobami, które dla mnie teraz, w obecnym momencie, są... Po pierwsze, y, osobami, na które ja patrzę mocno, na których się wzoruję, a po drugie, które pomagają mi iść do przodu. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, tak jak powiedziałeś. Nie możemy łączyć kropek myśląc do przodu, bo to mhm. nic nie da, że wiesz, że w przyszłości, tak jak powiedziałaś, będę robił pięć treningów. To jest, mhm. to jest taki wiesz, trzy kropki po prostu. A to, co się działo z tyłu, to to możecie właśnie sprowadzić do tego, że będziesz robił te pięć treningów. To jest bardzo, bardzo ciekawe. A nie mm -hmm. sądzisz, że wiele osób, bo tutaj. Rozmawialiśmy już o osobach, które, tak jak wspomniałeś, są zaawansowane, są często mistrzami, są biznesmanami, są osobami z osiągnięciami. A co, jeżeli przychodzi do Ciebie osoba e, początkująca? Bo często też dużo jest takich osób, wiesz, mm -hmm. nie na kanale, e, które dopiero zaczynają przygodę ze sportem i od razu rzucają się na głęboką wodę. I tak, będę robił 5 treningów, będę trzymał dietę na 100%, będę brał wszystkie najlepsze odżywki, bla, 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 wiesz, o co chodzi. Co, jak pomóc takim osobom, gdzie wiesz, że w 95 procentach, to się to nie, nie, nie zda rezultatu. Mhm. ja nie zawsze mam, mam taki, ja to nazywam po prostu modelem treningu, nie, bo to bardzo łatwo jest zrozumieć na bazie czegoś po prostu prostszego, co tutaj się dzieje. Bo to, wiesz, pułapkę myślowa, nie. Czyli inaczej, wiesz, to, to z czegoś znowu wynika i to ma jakieś głębsze podłoże, że wiesz, to, to się nazywa też perfekcjonizm, nie? w pewnym sensie. I teraz perfekcjonizm zawsze wychodzi z braku, nie? Czyli za perfekcjonizmem zawsze kryje się jakiegoś rodzaju, wiesz, przekonanie, że jestem niedostatecznie dobry, muszę być jakiś. Nie? Bo gdyby tego nie było, to nie miałbyś potrzeby, wiesz, od razu wskakiwać na, na robienie wszystkiego idealnie, bo to tak nie działa, nie. Więc jedno to jest właśnie zobaczyć, skąd to się wzięło, bo to są znowu najczęściej jakieś, wiesz tam, czasy szkolne i tego typu rzeczy. Natomiast druga sprawa to jest też zrozumieć to po prostu na bazie jakiegoś tam innego przykładu, czegoś, co jest łatwiej skumać. I teraz ja robię sobie taką opowiastkę, nie? wiesz, model myślowy. Wyobraź sobie, że chcesz być trójboistą. Nie? No powiedzmy, że chcesz jako trójboista robić przysiad 300 kilo. Nie? To jest sensowny wynik dla każdej kategorii wagowej, nawet dla najcięższej. I teraz wiesz, wchodzisz na tą na siłownię w pierwszy dzień swoich treningów i, i co robisz? Kładziesz na sztangę 300 kilo i próbujesz zrobić przysiad. Sztanga cię wprasowuje w ziemię. Nie? Czy to jest dziwne? Nie. To nie jest to dziwne. Nie? I nikt się tutaj nie dziwi, że tak jest. Nie? Natomiast to, co ludzie zwykle robią właśnie w innych dziedzinach życia, typu na przykład, wiesz, utrzymać teraz od razu od początku pięć treningów w tygodniu yy, i robić, wiesz, restrykcyjną dietę tylko na surowej kurze i ryżu, bo ci ludzie najczęściej też tak lubią się jeszcze karać tym wszystkim, nie? <laughs> to jest dokładnie wiesz w kwestii dyscypliny treningowej to jest to samo co w kwestii siłowej wejść pod sztangę która waży 300 kg od razu i spróbować zrobić przysiad nie? w kwestii sztangi nikogo to nie dziwi ale w kwestii na przykład właśnie wiesz utrzymania reżimu czy nie wiem utrzymania skupienia na pracy przez 8 godzin dziennie to myślą, że tak można zrobić nie no to tak nie działa po prostu nie musisz rozumieć zasadę treningu w każdej dziedzinie życia nie no to jest to samo właśnie jak wiesz jak pracuję nie wiem z ludźmi którzy marnują czas nie odkładają wiesz, wszystko na ostatnią chwilę i tak dalej, czy są tak zwanymi prokrastynatorami. Nie? To wiesz, prokrastynacja to nie jest problem, tylko to jest skutek problemu. Prokrastynujesz, bo chcesz się przed czymś uchronić albo coś sobie zapewnić nie? w kwestii tego, jak działa umysł podświadomy. I teraz, jeżeli my nawet ten powód usuniemy z twojego umysłu, to nie znaczy, że ty masz od razu skill na to, żeby pracować po 10 godzin dziennie produktywnie. Nie? Tak samo jak ze sztangą. Powiedzmy, że my się spotkaliśmy w połowie drogi, aktualnie masz zrobić 150 kilo, ale się boisz tej sztangi, nie? To, że ściągamy Ci lęk przed tymi kilogramami nie znaczy, że możesz znowu wkładać od razu 300 kilo na sztangę, nie? To znaczy, że zrobisz te 150, może 155, może przy dobrym dniu 157,5 i tyle i dalej musisz trenować, nie? Więc to jest właśnie, wie, zawsze jedno, zobaczyć, o co tutaj chodzi na poziomie podświadomym, skąd bierze się ten schemat, czemu ty musisz od razu mieć wszystko, bo to jest też tylko i wyłącznie schemat, a potem wybudować sobie pewnego rodzaju analogię, która jest zrozumiała dla, dla każdego, żeby mieć punkt odniesienia, i dalej, to już, jest właśnie trening, nie? I właśnie to, to, to ładnie, wiesz, obrazuje, że to nie wystarczy sobie użyć. Jednej metody, nie? Zbudować swój model mentalny, czy chce zrobić tylko hipnozę, czy pójść tylko na terapię. To są, wiesz, to, to jest za mało, nie? Ja na to patrzę w ten sposób. że człowiek jest osadzony w trzech czasach: jest osadzony w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. Nie? I teraz w teraźniejszości dzieją się wszystkie decyzje i wybory, nie? Ale wszystkie decyzje i wybory, twoje emocje i schematy biorą się w przeszłości, którą już przeżyłeś i subiektywnie. Subiektywnie, wiesz, zapamiętałeś i zinterpretowałeś, i masz do tego przyszłość, na której musisz utrzymać skupienie, żeby się nie rozpraszać i dojść do tego miejsca, do którego chcesz dojść. Natomiast to, czy tam dojdziesz, to decydują znowu wybory i decyzje z dnia dzisiejszego, w teraźniejszości. Jeżeli chcesz w ogóle rozmawiać o treningu mentalnym, o faktycznie skutecznym działaniu, to musisz wziąć te wszystkie trzy czasy pod uwagę. Czyli musisz poczyścić to, co w przeszłości wpływa negatywnie na ciebie, dzisiaj. Musisz nauczyć się dzisiaj konstruować mindset i perspektywę patrzenia na różne rzeczy, bo nigdy nie będzie idealnie i zawsze będą pewne rzeczy, z którymi się musisz wiesz, wymierzyć i, i które musisz po prostu przetransformować na swoją korzyść. I musisz się nauczyć też być skupionym na przyszłości, musisz się nauczyć, jak to jest, aby stawać się mentalnie tą osobą, która ci robi ten wynik, którego ty chcesz mieć. Nie? Natomiast jak teraz popatrzysz na to, co jest dostępne dla, dla ludzi, to masz albo terapię, to jest tylko działanie w przeszłości. W każdej formie, czy są terapie konwencjonalne, czy, czy niekonwencjonalne, to jest czyszczenie przeszłości. To jest za mało. Nie? To jest usunięcie jakiegoś bólu bez zmiany wzorca. Dalej, masz tych wszystkich gości, wiesz, od pokonywania oporu e, i od wiesz, działania pomimo, po, pomimo od tego dociskania się. To jest tylko działanie w teraźniejszości, nie? Czyli to jest na przykład, wiesz olanie zupełnie faktu, że na przykład 90% oporu, z którym się mierzysz, on wynika w przeszłości, a nie z tego, jaki jest świat, nie? I wiesz, przepalasz 90% mocy na to, żeby być twardy. Po cholerę, niech nie daje drugiego medalu za to, że ci było wyjątkowo ciężko, nie? No i masz jeszcze tą trzecią drogę, czyli masz tych wszystkich, wiesz, gości od prawa przyciągania, od wizualizowania, od pozytywnego mianowania i tak dalej, nie? I spoko, w pewnym sensie to działa, ale stary, Prawo przyciągania nie zadziała Ci, jeżeli masz w sobie na przykład lęk z przeszłości, który jest silniejszy niż pragnienie osiągnięcia czegoś. Weźmy sobie znowu pieniądze, bo to jest taki przykład, który zajebiście wszyscy rozumieją, tak? Powiedzmy, że chcesz być bogaty, więc wizualizujesz sobie, nie? że masz pieniądze, że masz... Samochody, nie? Wiesz, wibrujesz tą całą pozytywną wibracją pieniędzy, ale jednocześnie w twoim myśle podświadomym jest zakodowany schemat, że pieniądze równa się mnóstwo odpowiedzialności, równa się mnóstwo stresu i równa się absolutny brak czasu. A teraz jesteś osobą, która jest na przykład mega rodzinna, i twoją największą wartością mimo wszystko jest rodzina. To dla rodziny chcesz mieć pieniądze, nie? Ale w Twojej podświadomości jest schemat, że jeżeli na przykład będziesz zarabiać, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy miesięcznie, to nie będziesz mieć czasu dla swoich dzieci. Tak samo jak, nie wiem, Twój stary nie miał czasu dla ciebie i wiesz, jak to ma konsekwencje. Twoja podświadomość nie pozwoli ci nigdy zarobić tych pieniędzy, bo nie zaryzykuje tego, że wpierdolić sobie rodzinę. Więc prawo przyciągania się możesz robić do końca życia i to nic nie zmieni. Nie? Natomiast jeżeli jesteś czysty pod tym kątem, to jak najbardziej wizualizowanie, przyciąganie rzeczy działa i działa we strony każdej, w jaką chcę sobie spojrzeć. Jeżeli jesteś osobą duchową, nie wiem, wiesz, energy, lightwork i tak dalej, to działa to ze względu na energię. Jeżeli jesteś osobą ate ateistą, wiesz, fizykiem totalnie twardo wstąpającym po ziemi, to to, co robi ci wizualizowanie rzeczy, to to, że zaczynasz wierzyć podświadomie, że jesteś osobą, która generuje te wyniki, czyli stajesz się po prostu mentalnie tą osobą, nie? Bo mózg po prostu nie rozumie, rozróżnienia pomiędzy tym, co jest w środku od tego, co jest na wewnątrz. Możemy też o tym, wiesz, pogadać, bo to są naukowe fakty, nie? Więc jeżeli doświadczasz w świecie wewnętrznym pewnych rzeczy, to po prostu uczysz się bycia tym kimś i będziesz potem generować inne wyniki, nie? Natomiast mi tutaj chodzi tylko o to, że musisz te wszystkie elementy zgrać ze sobą i to jest dopiero trening mentalny, nie? Czyli czyścić przeszłość, umieć się zachowywać w teraźniejszości i Programować się na osiąganie konkretnych rzeczy w przyszłości, tylko wtedy to jest całościowy model i to ma sens, nie? Czyli całe życie tak naprawdę musimy, tutaj wiele osób z, rozumie trening jako zero-jedynkowy, wiesz, trening jako wysiłek mm. fizyczny, musimy trenować wszystko: mm -hmm. naszą głowę, naszą pasję, naszą miłość, naszą, nasze podejście do rodziny, mm -hmm. po prostu życie musi być treningiem. Tak, i kiedy życie staje się treningiem, to przestaje być cierpieniem. Bo każdy ból, który trafisz na drodze, a trafisz go na pewno, e, będzie miał jakiś sens. I to jest tak naprawdę, wiesz, to jest podstawa całej mojej filozofii. Nie? Musisz odnaleźć sens dla wszystkiego, co się dzieje. I pisał też o tym na przykład Wiktor Frankl, nie? jeden z moich ulubionych wiesz, filozofów, e, czy też psychoterapeutów, nie? bo te, też był terapeutą. On stworzył całą, wiesz, szkołę terapii, czy terapia. Które opiera się tak naprawdę na odnajdywaniu sensu. I to jest facet, który przeżył cztery obozy koncentracyjne, nie? Jak się można spodziewać po nazwisku, nie miał tam lekko, nie? Także wiesz, jeżeli chłop, który przeżył cztery obozy, coś mówi na temat tego, jak zbudować mindset, to ja bym go posłuchał, przynajmniej wiesz. Zwrócił uwagę na to, co mówi, bo, bo to jest gość, którego wiesz, terror hitlerowskich obozów nie złamał, tylko który nauczył go o człowieczeństwie. I zobacz, jakie to jest potężne. On właśnie mówił o tym, że. Jedyną wolnością, ostatnią, której nie można ci odebrać, to jest twoja wolność do tego, żeby zdecydować, jaki będziesz miał stosunek do tego, co ci, co ci się dzieje. Właśnie to jest potężne, nie? I on właśnie zdecydował, że to, czego doświadczał w obozach, to nauczy go o człowieczeństwie, a niego go z niego odrze. Potężne, nie? I to może zastosować tak naprawdę w każdej dziedzinie życia. I to jest dla mnie właśnie definicja treningu. Nie? Czyli podejście, w którym wszystko się dzieje dla mnie, a nic mi się nie przytrafia. Nie? Cokolwiek by to było, to ja to opisuję jako model prezentu. Nie? Wszystko, co się dzieje w moim życiu, to jest prezent dla mnie. Tylko czasami ten prezent, rozumiesz, wygląda bardzo mało atrakcyjnie, jest owinięty drutem kolczastym, kolcza jeszcze w kungs na to naszczał i generalnie wiesz, chcesz to wyrzucić, nie? Po prostu nie chcesz się z tym zajmować. Tym Ale generalnie jak się odważysz, to odpakować, to w środku jest zawsze piękna perła, nie? I tak należy podchodzić do każdej sytuacji, która się dzieje w życiu. Czyli dzieje się to dla mnie, a nie przytrafia się to mi. I to mam właśnie na myśli, kiedy mówię, że każdy, każdy, każdy moment życia to jest trening, bo każdy moment życia uczy Cię właśnie o tym, że wszystko się dzieje dla Ciebie i uczy Cię za pomocą, wiesz, zwiększania Twojej świadomości, zmieniania perspektywy patrzenia na rzeczy, jak wykorzystywać wszystko na własną korzyść. I wtedy nie masz miejsca na cierpienie. Nie? No właśnie też. W filozofii Frankl'a, przynajmniej dla mnie, wynika to, że ból jest obowiązkowy, ale cierpienie jest opcjonalne. Nie? Bo cierpienie jest wtedy, kiedy ból nie ma sensu. A więc odnajdywanie sensu dla każdego bólu i budowanie się na tym uwalnia cię i sprawia, że masz naprawdę wolność. Nie? Tylko wolności można dojść jedynie przez odpowiedzialność, czyli wzięcie całkowitej, ekstremalnej odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje, nie? A, przy, a nawet nie za wszystko, co się dzieje, ile za swoje podejście do tego, co się dzieje, nie? Bo to jest, upraszczając cały model, masz dwóch chłopaków, obydwoje dostali w pierdol w wieku 10 lat, nie? Jeden stał się życiową pipą, drugi został mistrzem Polski. Dlaczego? Bo inaczej zinterpretowali to, co się wydarzyło. I tutaj już wiesz, nie nawet nie wchodźmy w dyskusję, czy to są wysokie czy niskie motywacje, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że nie sytuacja decyduje o tym, co się dzieje, tylko co w nią zrobisz. Nie? nie ma wiesz, dobrych i złych decyzji. Bierzesz decyzję i sprawiasz, żeby była dobra. Nie, nie ma dobrych i złych wyników. Bierzesz wynik i sprawiasz, żeby był dobry. Nie? nie można w takim modelu ponieść jakiejkolwiek porażki. Nie można w takim modelu cierpieć. Nie da się, i nie można w takim modelu cię dojechać bo cokolwiek Ci ktoś nie zrobi, to wiesz, że to Cię tylko zbuduje. Jeszcze nie wiesz w jaki sposób, jeszcze nie wiesz do czego tego użyjesz, ale wiesz, że będziesz zwycięzcą w przyszłości za sprawą tego, co Cię spotkało, nie? Co się wydarzyło dla Ciebie. Tylko, że znowu wiesz, za zaaplikować za to do swojego życia to nie jest kwestia przesłuchania mądrego podcastu i zdecydowania, że tak będzie, nie? To jest robota. Bo to nie są rzeczy, które można zrozumieć na poziomie racjonalnym, tylko tego trzeba doświadczyć. Musisz się tym stać, i wtedy to dopiero działa. Nie? Bo jeżeli tego nie czujesz, tylko starasz się to zracjonalizować, to jesteś tylko napierdalaczem, który się kręci w kółko. Nie? Zawsze odpowiedzią jest zwiększanie, zwiększanie świadomości w tym wszystkim. Ja tego potrzebowałem, dlatego bardzo Ci dziękuję. <laughs> Nie wiem, czy. Znaczy, jestem pewien, że wiele osób. O, inaczej, jeszcze pytanie na koniec Ci zadam. Czy wiele osób wychodzi od ciebie z. Jak to nazywają, albo piszą potem, że ma rozjebany łeb, że tak to nazwę wiesz, że po prostu w końcu coś się otwiera, bo rozumieją, że tak jak wspomniałeś, to cierpienie, prawda? To jest nasz wybór. A druga rzecz, że ta przeszłość. Też powinniśmy się z niej uczyć po prostu, a nie cały czas ją przeżywać. Bo jeżeli będziemy ją przeżywać, a nie czerpać lekcje, naukę, trening, tak jak wspomnieliśmy, to nigdy nie pójdziemy do przodu. Mm -hmm. Bardzo często to słyszę, że mózg rozjebany, ale to nie wynika z tego, co ja mówię, tylko to wynika z tego, że człowiek zauważa, że nie jest wskazany na to, co, na co myślał, że jest wskazany. Nie? Czyli to jest ten jakby moment wypuszczenia z więzienia, bo umysł funkcjonuje zawsze w taki sposób, żeby trzymać cię w tym, co jest znane. Nie? I to jest właśnie problem na przykład u, u sportowców, że jeżeli wiesz to, co jest dla Ciebie znane, to jest przegrywanie, to się nie wyle z tego wiesz, błędnego koła przegrywania. Nie? Jeżeli jesteś niedostatecznie dobry, to twój umysł będzie Cię chciał trzymać w tym, że jesteś niedostatecznie dobry. Próbuję sobie potwierdzić ten model. Nie? Bo to może nie być optymalne, to może nie być fajne, ale to jest znane, a więc to jest bezpieczne. Jeżeli w kolejny zrobię to samo, co mnie boli, to ja wiem, jak to będzie wyglądać i wiem, co z tym mogę zrobić. Nie? I na tym to wszystko polega. Więc ten, ten motyw mózgu rozjebanego polega na tym, że zaczynę zauważać, że można zupełnie inaczej to wszystko wbudować, można inaczej myśleć i można zupełnie inne wyniki generować, i nie trzeba się tak naprawdę stawać nikim innym ki, niż tym, kim jesteś. Tylko to jest moment, w którym znowu nie zrozumiesz, a poczujesz, że tak jak teraz tutaj siedzę, nie? W trybie domyślnym ludziom się często wydaje, że są komputerem, a tak naprawdę są użytkownikiem komputera. I komputer to jest ich umysł, nie? To jest właśnie to, co się kryje za tym, że nie jesteś swoim umysłem, nie jesteś swoimi emocjami, nie jesteś swoimi lękami, nie jesteś swoimi myślami. Nie? One są się wszystkie dzieją tutaj, a ty jesteś tutaj. Nie? W tym naszym modelu, o którym wcześniej gadaliśmy, twój system obronny to jest to komputer, a część świadoma to jest użytkownik tego komputera. Nie? I to jest moment, który naprawdę wiesz, ja, ja też miałem moment mózg rozjebany, jak zacząłem, wiesz, to czuć. Bo to jest moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nie ma tak naprawdę żadnych ograniczeń i że ten coachingowy banał możesz wszystko, on jest prawdziwy, nie? Tylko, że tak jak mówiłem wcześniej, one-linery nigdy nie oddają głębi całego problemu, nie? I, i to, jest, to jest ten moment, w którym mózg się po prostu, wiesz, rozpierdala, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, że faktycznie tak jest, że wszystkie ograniczenia, które czułeś, że masz, to one, to one są iluzją. Nie? One nie są prawdziwe, ale znowu nie wystarczy sobie powiedzieć, ha, nie mam żadnych ograniczeń. To, to tylko, wiesz, to jest działanie z poziomu ego, nie? <laughs> to jest przerost ego, który zwykle, zwykle nie prowadzi do niczego dobrego, nie? Także, wiesz, to wszystko się opiera na czuciu, nie? A tutaj oczywiście wchodzi kolejny trudny temat, czyli wiesz, podział na ludzi racjonalnych i tych, co czują, który też jest sztuczny, bo nie ma czegoś takiego, każdy człowiek jest w 100% procentach emocjonalny. A co więcej, każdy człowiek, który jest w stu procentach emocjonalny, to jest jednocześnie w stu procentach logiczny, bo działanie emocjonalne to jest zawsze działanie logiczne, nie? Bo twoje zachowania mogą ci się wydawać być nielogiczne tylko do momentu, w którym nie, do, nie dojdziesz do pierwotnej przyczyny tych zachowań, nie? Natomiast, kiedy zrozumiesz, co kryje się na przykład za Twoją prokrastynacją, co kryje się za Twoimi lękami, co kryje się za Twoimi rzeczami, których do tej pory być może nie rozumiałeś w swoim życiu, to nagle się okazuje, że to wszystko jest jeden do jeden wiesz, totalnie racjonalne, oczywiste, i, i tak to właśnie działa, i inaczej być nie może, dopóki właśnie tego nie zmienisz na poziomie podświadomym. Także tak, bardzo bardzo często mają ten efekt. Ja się bardzo cieszę, bo silne emocje są też elementem, który programuje nasze umysły. W stu procentach. Paweł, jak można się z Tobą skontaktować? Strona, czy prowadzisz też szkolenia i tak dalej? Czy współpracujesz z ludźmi online, czy tylko na żywo? Mhm. W większości pracuję online, bo jest to po prostu wygodniejsze. A że my tutaj nie robimy żadnych czarów, to jako wykorzystujemy to, jak działa umysł, to nie musimy się nawet widzieć, bo wystarczy porozmawiać. Czy znaczy wystarczą słowa, żeby pracować z umysłem podświadomym i nie trzeba tutaj wiesz, żadnej, żadnych dodatkowych rzeczy robić. Natomiast jeżeli chodzi o kontakt, to zachęcam do kontaktu przez Instagrama mojego, którego linka pewnie znajdziemy w opisie. I też, wiesz, tak jak mówiłem na początku, ja zauważyłem, że ludzie najlepszy efekt robią nie wtedy, kiedy przychodzą do mnie raz na jakiś czas na hipnozę, tylko jak się nauczą po prostu samemu pracować ze swoim umysłem podświadomym. I dlatego stworzyłem cały kurs do tego, co się nazywa Programowanie Podświadomości. I na tym kursie właśnie pokazuję wszystkie narzędzia praktycznie, które znam do pracy z umysłem podświadomym i uczę ludzi, jak robić dokładnie to samemu co ja robię na indywidualnej współpracy, nie? To nie jest zwykły kurs, bo nie robimy tego na zasadzie, jak to się mówi, takiego wiesz, dostępu do filmów, czyli wiesz, po prostu masz katalog z filmami, za których zapłacisz i którego prawdopodobnie i tak nigdy nie obejrzysz do końca, tylko budujemy to w formie całej społeczności wokół tego kursu, który sobie nazwaliśmy plemieniem naszym i tak naprawdę całe życie tego kursu dzieje się na naszym zamkniętym serwerze na Discordzie, gdzie Wiesz, przez cały czas jest komunikacja w związku z tym, czym się zajmujemy. Robimy sobie spotkania też na żywo, robimy sobie wyjazdy, robimy wiele eventów i tam to wszystko, wiesz, żyje. Nie? Sam kurs to jest prawie 30 godzin materiału wideo, plus trochę nagrań audio, plus różnego rodzaju e-booki, programy, algorytmy postępowania i tak dalej, i dostęp do, do społeczności, właśnie kursu, gdzie drugie tyle się non-stop po prostu dzieje. Mamy tam już około 600 osób z samej społeczności, nie? ludzi, którzy uczą się tego i działają tam aktywnie. Także na, moim zdaniem najlepszy punkt wejścia do współpracy ze mną to jest przejście tego kursu, bo to w, i tak w wielu, w wielu momentach to są narzędzia, których ja muszę kogoś nauczyć. I po prostu raczej, raczej nastawiamy się na taką współpracę, gdzie najpierw kurs, czy najpierw wdrożenie w kurs, a potem jakaś ewentualna robota jeden na jeden, bo po prostu większość rzeczy jesteś w stanie zrobić samemu. Nie? Chyba, że mamy temat, gdzie, gdzie jest naprawdę duży burdel się wydarzył w głowie, jest duży temat, przez który wiem, że, że dana osoba nie będzie w stanie sama przejść, czy sama w to nie wierzy, że da radę przez to przejść, to wtedy raczej pracujemy w takiej formie, że najpierw robimy wiesz kickstarter na robocie jeden na jeden, a potem do kursu, nie? Także wiesz, w praktyce to się sprowadza do tego, że wszyscy, co byli u mnie na współpracy jeden na jeden, to prędzej czy później chcą zrobić kurs, a ci, co robią kurs, to chcą prędzej czy później chociaż jedną sesję po prostu zrobić i wiesz, i dostać się trochę głębiej, nie? Do umysłu podświadomego. Także tak to wygląda w praktyce, nie? Dziękuję Ci bardzo za Twój poświęcony czas i za to, ile wiedzy przekazałeś, bo tutaj <laughs> ciężko będziesz wybrać. Jeden temat, ale już chyba, chyba już sobie w głowie gdzieś tam wybrałem i nazwę jakoś ten odcinek, a tak jak Paweł wspomniał, na dole w opisie będą wszystkie opcje kontaktu wraz z kanałem YouTube, który zapraszam oczywiście do śledzenia, bo jest po prostu bardzo, bardzo dobry. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Dzięki również, do wybaczenia.